zapraszamy kolejnego zawodnika. Adam Adix Woźnicki. Siedemdziesiąt dwa sto. To jest waga, jaką wniósł Adix na oficjalnej ceremonii ważenia. A teraz zapraszamy kolejnego zawodnika. Paweł Pawlo Szwed. Siedemdziesiąt dziewięć trzysta. Panowie, zapraszam do face to face. To teraz do publiczności. Adix. Dobrze, panowie. Pawlo, szedłeś do swojego rywala, jakby chciał mu urwać głowę. O co chodzi? Czy urwać głowę? No, będzie jutro rozliczany za to wszystko, za te kłamstwa, ale nie no, wychodzę z szacunkiem raczej do niego. Za jakie kłamstwa? Za to, że trenował tyle lat i... Kręci, po prostu kłamie w tych wywiadach. No ale na pewno widziałeś wytłumaczenie Adixa, który mówił, że miał wypadek i miał lekkie zaniki pamięci. A widziałeś zdjęcia tego wypadku? Ja się pytam ciebie. No właśnie. No. Czyli co, Pawlo, jutro wchodzisz na pełny i niszczysz swojego rywala? Tak, jutro jestem skoncentrowany, wchodzę, trochę przetrenowałem, więc jestem pewny siebie. Dam z siebie wszystko. Dziękuję. Adix. No właśnie, wyjaśnij nam w końcu, jak to jest z tym wypadkiem. Był czy go nie było, bo twój rywal powątpiewa w to. W wypadku też już za bardzo nie pamiętam, więc nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, ale w sumie też nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. No dobrze, to powiedz nam chociaż, czy pamiętasz, czy ty wcześniej trenowałeś, bo ja widziałam nawet na YouTubie, tylko daj mi dokończyć, Almy, była walka Adama Woźnickiego. Może to jakiś Adam Woźnicki inny, ale fajnie, nawet jeżeli trenowałem, to że ktoś mi o tym przypomniał. Później na treningach było mi łatwiej coś tam, wiesz, zapamiętać, jakieś ruchy i w ogóle w poruszaniu się, ale tego nie pamiętam tak dokładnie, czy trenowałem, czy tam walczyłem. I też chyba to nie było 5 lat, bo wcześniej ktoś wspominał, że ja 5 lat jednak trenowałem, a to było 2018 i tam maksymalnie ktoś do 2018 chyba coś przytoczył, a nie jednak 5 lat, bo te 5 lat to też troszeczkę dużo jednak treningów, a nie 3 lata. No ale okej. Okay. To byłeś na tej Almie, czy nie byłeś w końcu? No jak widać, to tam chyba był ktoś taki jak ja, podobny. No. Powiedz nam, te umiejętności, które, znaczy umiejętności, pseudo-umiejętności, które pokazałeś na media treningu, to jest tylko zasłona dymna. Jak dużo potrafisz, pokażesz nam dopiero jutro, bo nie wierzę, że będziesz walił z dynki swojego rywala. A to jest obraza dla mnie, tak? Że to pseudo-umiejętności? Nie, no wiesz, ja czekam na jutro. A, na jutro. No to jutro pokażę. Dobrze, no to dziękuję bardzo.